Zapraszamy na coroczne Dni Higienizacji do Centrum Stomatologicznego Twój Uśmiech w Dzierżoniowie, które odbędą się w tym roku 24 i 25 listopada. Każdy pacjent, który przyjdzie w tych dniach na higienizację, otrzyma drobny upominek w postaci środków do higieny jamy ustnej. Weźmie również udział w losowaniu szczoteczki sonicznej Hydrosonic Pro od firmy Curaprox. Jak co roku organizujemy właśnie Dni Higienizacji, żeby przypomnieć naszym pacjentom, jak ważna jest profilaktyka higieny jamy ustnej. Już nasi pacjenci są nauczeni tego, że organizm to jest takie naczynie połączone. Wszystkie problemy w jamie ustnej zaczynają się tak naprawdę od złej higieny. Jeżeli nie potrafimy dbać o to, żeby zęby były dobrze wyczyszczone, a nie jest to wcale taka prosta sprawa, trzeba się tego nauczyć, trzeba ćwiczyć i cały czas te swoje umiejętności doskonalić. I jeżeli będzie profilaktyka dobra, będziemy umieli zadbać o to jamę ustną, żeby zęby były zdrowe, czyste. Czysty ząb się nie popsuje, więc jeżeli będzie dobrze wszystko wyczyszczone w jamie ustnej, jest dużo mniejsza szansa, że jakieś ubytki próchnicowe nam się będą robić. Dlatego ważne jest, żeby przychodzić regularnie. No i wiadomo też, że profilaktyka jest zawsze tańsza niż leczenie. O tym, jak ważna jest profilaktyka i higiena jamy ustnej, opowiada periodontolog dr Beata Głowacka. Periodontologia to jedna z dziedzin stomatologii specjalizująca się w leczeniu chorób przyzębia, czyli wszystkich tkanek odpowiedzialnych za utrzymanie zębów. W Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech poza leczeniem chorób zębów i chorób stawu skroniowo-żuchwowego zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką. Jeżeli zaniedbamy higienę, może to doprowadzić do utraty nie tylko zębów, ale także kości, czyli uniemożliwić uzupełnienie zębów w sposób trwały, chociażby za pomocą implantów. Dni higienizacji są okazją do skorzystania z profilaktyki chorób przyzębia, a także dają możliwość spotkania z profesjonalistami, którzy mogą pomóc zdiagnozować początki choroby przyzębia i pokierować dalej pacjenta, jeśli chodzi o leczenie pierwszych objawów. Wcześniej wychwycona choroba daje możliwość jej leczenia i to stosunkowo niskim nakładem kosztów. Takie leczenie prowadzone jest dwukierunkowo we współpracy z higienistkami stomatologicznymi, które odpowiadają za podtrzymywanie efektów leczenia poprzez dbanie o odpowiednią higienę jamy ustnej. Zapraszamy na Dni Higienizacji już 24 i 25 listopada. Zachęcamy do rejestracji, która możliwa jest również przez stronę internetową znanylekarz.pl, a szczegółowe informacje dostępne są również na social mediach oraz na stronie Centrum Stomatologicznego Twój Uśmiech w Dzierżoniowie.